Daniel Skibiński po świetnym zwycięstwie na Babylon MMA 8. Powiedz właśnie cały ten proces tego szaleństwa, właśnie wszystko, co doprowadziło Ciebie do tego momentu. Czy to miało znaczenie i czy jest duża ulga? Jest duża ulga teraz, chociaż od razu, jak tylko skończyła się walka, od razu przypomniałem sobie, co jest moim głównym powodem radości i ciężko było się naprawdę tak jakby odciąć od tego, ale nie wiem, czy też samo to odcinanie, czy to by wpłynęło lepiej na moją dyspozycję dzisiejszą, czy gorzej. Ciężko to stwierdzić, nie mam też porównania. Natomiast na pewno myślami nie byłem do końca skoncentrowany na walce, skupiony na walce, co nie znaczy, że to mnie w jakiś sposób rozpraszało i właśnie mój występ był gorszy. Nie wiem, ale tak było. Bo priorytety, rozumiem, się zmieniły, tak? Teraz walczysz już nie dla siebie, tylko dla większej grupy. Zdecydowanie tak, dla mojej rodziny i to jest jakby moim największym aktualnym szczęściem i największą moim zadaniem teraz na najbliższy okres. To z takich nieoficjalnych to był chyba catchweight się podniósł, tak? Do 86? Tak, catchweight się podniósł. Mój rywal miał problemy transportowe jeszcze i ze względu na to też ciężko mu było zrobić tą wagę ustaloną wcześniej, czyli tam 79 kg miał trochę więcej, ale no, na szczęście był, pojawił się. Wydaje mi się, że był w dobrej dyspozycji. Dobrze się pokazał na tej walce. Widać było, że nie przyjechał tylko po pieniądze, także jestem zadowolony, że ta walka się odbyła, że ją wygrałem. Ty pod ringiem powiedziałeś, że jesteś w tej chwili najszczęśliwszym człowiekiem, który stąpa po ziemi. Tutaj mówisz, że nie do końca myślami byłeś przy tym, co w walce. Choć jednocześnie podkreślasz, że to nie rozbija, ale chyba to nie do końca także, że jest łatwo się skupić na pracy właściwie. Być może tak, ale tak jak powiedziałem też, no, nie mam też porównania, ciężko mi powiedzieć, czy właśnie gdyby nie było narodzin wcześniej, że moja dyspozycja byłaby inna, mimo to, że powiedzmy skupiałbym się 100% tylko na walce. Czasami nawet z własnego doświadczenia, z wcześniejszych walk wiem, że gdy na przykład za bardzo się koncentruję na walce, za dużo się myśli o tej walce, to czasami działa w drugą stronę i to skupienie też gdzieś tam ucieka. Także ciężko powiedzieć, było tak. Jest tak, jestem zadowolony. Sposób, w jaki wygrałeś tę walkę, to knockout. Ostatni raz miałeś okazję w ten sposób wygrać 2 lata temu, 2017 rok. Czy preferujesz taki styl wygranej, czy dla ciebie jakby styl, w którym osiągasz swój cel, nie ma większego znaczenia? Generalnie ostatnio do walk wychodzę z takim nastawieniem, żeby szukać skończeń walk przed czasem. Z racji tego, że tych wygranych przez decyzję mam już trochę na swoim koncie, chciałbym ten swój bilans trochę zmienić. No i patrząc teraz na perspektywę ostatnich walk, no to póki co mi się udaje. Zdecydowanie więcej w ostatnich walk mam wygranych przed czasem niż decyzji, no i w tą stronę zmierzam też. Wiadomo, że walki, które trwają krócej, niosą za sobą mniej konsekwencji w postaci jakby kontuzji czy jakichś urazów i tak dalej, dlatego staram się kończyć je jak najszybciej, jeśli jest na to możliwość. No i też wiadomo, że walki na walkę staje się coraz lepszym zawodnikiem i ten wachlarz moich technik prowadzenia walki jest też coraz większy, także staram się to wykorzystywać w moich walkach. Z czysto technicznych aspektów, jeżeli chodzi o walkę, to duże szarże były ze względu na późną zmianę rywala, ze względu na podniesienie limitu wagowego, ale ostatecznie też nie zrobienie limitu przez twojego przeciwnika. Czy te szarże wszystkie wpływają na, tak jak mówię, czysto techniczne przygotowanie i strategię? Być może tak, być może w jakimś stopniu tak, z tym, że no, dzisiaj tak moje myśli tak były skupione wokół czegoś innego, także to wszystko gdzieś tam było z boku. Też jeśli usłyszałem, że mój przeciwnik nie zrobił tego limitu, który tak już był podwyższony, to też, nie wiem, no tak mówiąc kolokwialnie, trochę to olałem, ponieważ cieszyłem się, że w ogóle on przyjechał, że w końcu dotarł i ta walka się odbędzie. Jestem już po i mogę wracać do rodziny. Jakbym chciał w ostatniej chwili tak dorobić do pensji, to byś powiedział, że stawiał na Kitę czy wszystkiego, bo akurat wychodzą, a to dobry pojedynek. Wydaje mi się, że Michał Kita. Okay. Jeżeli mówisz, że nie jesteś w 100% skupiony na walce, a dopinasz krucyfiksa, to chyba jest świetnie z twoim karierą. Jeśli chodzi o krucyfiks, to już jest taka gra, którą stosuję jakby cały czas na co dzień i myślę, że gdybym naprawdę w ogóle myślami nie był w tej walce, to i tak bym to wykonał mimo woli, także no to zrobiłem na walce to, co robię na co dzień, co robię na treningach. To było tak dopięte, że wiedziałeś, że już nie ma opcji, żeby ci uciekł?
Starałem się robić wszystko, żeby mi nie uciekał. W momencie, kiedy już czułem, że uchwyt się trochę poluzowuje, gdzie jego ręka gdzieś tam jedna bądź druga się mi wymyka z tej klamry, zatrzymywałem uderzanie, poprawiałem uchwyt. Też to trener Andrzej krzyczał mi w narożniku, żebym poprawił rękę, pociągnął tą rękę, jakby zacisnął z powrotem uchwyt, skontrolował i dopiero przechodził do ciosów. Tak, żeby już mi nie wyszedł. W pierwszej rundzie po obaleniu wypuściłem go po prostu, zamiast kontrolować, wypuściłem go z tej pozycji. Potem się siłowaliśmy w narożniku, co przynosiło żadne praktycznie jakieś tam plusy dla mnie. Dlatego w drugiej rundzie już wiedziałem, że muszę go skontrolować, nie mogę pozwolić mu wstać i tam szukać skończenia. Czy w związku z tym, że z okolicznościami powiększenia rodziny i tym, że zazwyczaj jesteś dość aktywnym zawodnikiem, planujesz jednak teraz poświęcić trochę więcej czasu dla żony i synka? Najbliższe kilka dni, tygodni myślę, że tak. Ale to nie oznacza, że odwieszam rękawice i robię jakąś długą przerwę. Myślę, że w drugiej połowie roku wrócę do klatki. Mam nadzieję, że już do klatki. No właśnie, klatkoring robił różnicę? Walczyłem już w ringu. Nie walczyłem w klatkoringu, walczyłem już w ringach. No zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest klatka. No już tutaj nie ma co w ogóle gdybać o tym, czy debatować o tym, czy klatkoring, czy ring się nadaje, bo wiadomo, że jeśli chodzi o MMA, no to klatka jest odpowiednim miejscem na to i to głównie ze względu bezpieczeństwa. Także wydaje mi się, że nie było to jakimś dużym dla mnie utrudnieniem, ale na pewno nie jest to miejsce na organizowanie walk MMA. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze pozdrowić kilka ważnych mi osób, głównie właśnie Paulinę, naszego synka, rodzinę, kibiców. Chciałbym też podziękować tym osobom, dzięki którym jestem tu, gdzie jestem, czyli głównie jest to moja drużyna, Anko z MMA, trener Andrzej, trener Marek, wszyscy chłopacy z klubu, wszyscy moi sparring partnerzy, wszystkie te osoby, które mi pomagają w przygotowaniach. Krzysztof Markuszewski ze stajni CrossFit, który nadzoruje moje przygotowania kondycyjne, siłowe, wytrzymałościowe. Dziękuję Marcinowi Bimanowi za wspólne treningi. No i oczywiście sponsorzy i wszyscy dobrzy ludzie, dzięki którym nie tylko mogę skupiać się na MMA, ale po prostu żyć, bo nie tylko pomagają mi w spełnianiu moich sportowych celów, ale również w normalnej egzystencji. Jest to firma Ventcom, Dawid Homa, firma AFG Computers, Money Machine, państwo szczygielscy, dziękuję bardzo, Body Chief, Pitbull, Synergy Clinic, Exclusive Dental, Klinika MML, Wielkopolskie Centrum Terapii Naturalnych, gmina Krośnice, skąd pochodzę, gdzie zawsze chętnie wracam, Formec, najlepsze suplementy, Frycek Barbershop, także dziękuję bardzo za wsparcie. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.